Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku i będziemy sobie dzisiaj kończyć challenge. Tak, moi drodzy, jak widzicie, ja już sobie go rozpoczęłam wcześniej, bo wiecie, że takie odcinki z całego challenge'u trwają około 45 minut i żeby Was nie przynudzać, to zagrałam sobie oczywiście wcześniej. Dajcie mi znać, czy zrobiliście te 9 wygranych i co Wam wypadło z Giant Chesta. Może komuś wypadła legenda, zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. Wybaczcie mi, że nie było tak długo odcinka. Nie lubię Was tak zostawiać, ale jak oczywiście zawsze nie było czasu. A więc, moi drodzy, łyk lemoniady. Oh my god. I będziemy już zapierniczać na arenkę, która jest zalana wodą. Tak, moi drodzy, ona wygląda jak basen. Nice, good luck. I oczywiście wszystkie meczyki gramy tylko jednostkami, które latają. O nie, 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 nie lubię tego deku, powiem Wam. Nie lubię na niego grać, bo to różnie na niego bywa. O kurde, Malaita, no właśnie. Malaita. O, zagramy sobie lawa plus balon. Wiem, że dużo osób właśnie chciało, żebym zagrała kiedyś takim dekiem na arenie właśnie z balonem zamiast minera. Ale jak wiecie o tym... Wow, 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 wow! Jeszcze sklonował, ale powiem Wam, że no, z tym klonowaniem, właśnie z tym deckiem jest taki problem, że czasami nieodpowiednio można go sklonować, tak, moi drodzy? Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! No i co teraz zrobić? Mega miliona wypuścimy sobie do obrony, chociaż... Ewelina, no trochę Ci to nie wyszło, jak zawsze. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Tutaj też gościu zaczyna lawą, ale coś trochę później niż ja. Bacy, użyjemy sobie szybciutko. Już myślałam, że zacznie klonować, bo widzę, że to jest jakiś konkretny wariat. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś mucha wredna mi tutaj lata. Oh my god, oh my god, oh my... O, sklonował, ale zobaczcie sobie... On klonuje tak, jak ja klonowałam w poprzednich walkach, czyli jak? Czyli nieudolnie. Tak, moi drodzy, w ogóle dajcie znać, jak Wam poszedł ten challenge, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Wiem, że mówiłam o tym 30 sekund temu, ale gdyby ktoś jednak sobie przewijał, to pytam jeszcze raz. Oh my god, co tutaj się dzieje? Najgorsze w tym deku jego są właśnie podwójne minionki, bo nie wiesz, czy masz rzucić strzałki na jedne minionki, czy na te drugie, czy co robić. Ale jak widzicie, gościu chyba troszeczkę nie ogarnia, co tutaj się dzieje. W ogóle strasznie mi się podoba ta arena, Wam powiem. Taki basen mini. Strasznie mi się podoba i nie wkurza Cię żadna pekka, żaden ram, elektro i tak dalej, nie? Chociaż tu też jest elektro, ale nie taki bardzo wkurzający, nie? Wow, wow, dajemy zapa. Oh my god, ale oczywiście kolejna wygrana, moi drodzy. Good game. Good game. Napijemy się lemoniady. Oczywiście, jak ktoś lubi taką lemoniadę pić, jak ja, a na pewno piją tutaj panie, które mnie oglądają, które bardzo serdecznie pozdrawiam, to gdyby ktoś chciał się napić takiej lemoniady, to możecie ją kupić, bo w ogóle to jest lemoniada marki Bryza. Gdyby ktoś chciał spróbować sobie takiej lemoniady, ja mam akurat tutaj taką, wiecie... wow, teraz ja mam ten deck. Mam taką lemoniadę, która jest cytrynowa, a są jeszcze inne smaki. To możecie znaleźć tą lemoniadę na... Wow, 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 na stacji Shell lub w Piotrze i Pawle. Także jak ktoś lubi lemoniadę, to może sobie spróbować. Ja jestem normalnie fanką lemoniad i teraz muszę się bronić. Teraz trafiliśmy chyba na troszkę ogarniętego gracza. Zobaczymy, jak ja teraz to będę klonować. Chyba też tak nieudolnie. Czy to będzie pierwsza porażka? Oby kurde nie, oby kurde nie. O, jasna cholerka. Jasna cholerka. No, no, no. Jeszcze ma nick Twój Koszmar. No to już w ogóle. To już w ogóle, moi drodzy. Oczywiście pamiętajcie, żeby zaglądnąć potem do opisu, bo tam macie, wiecie, wszystkie linki ważne. Fanpage. Wow, 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 wow. O kurde, zapomniałam, że w tym deku jeszcze jest ID. Nie dość, że jest... Nie no, dobra, sklonuję to. Nie dość, że w tym deku jest ID, to jeszcze jest... Wow! Elektro, no to już w ogóle zarąbiście. Dara, mamy tak jakby porówno, chociaż ja
jestem w gorszej sytuacji. Ale dobra. Kolego, mam nadzieję, że popełnisz kiedyś błąd i uda nam się wygrać. Tak, moi drodzy, mam nadzieję, że uda mi się wygrać. O Jezu, o Jezu, o Jezu, powiem wam, że dawno nie gadałam do was. Trochę wychodzę z sprawy, nie mogę robić takich długich przed. Dobra, muszę teraz użyć lighta, bo to normalnie źle się kończy. Ale wkurza ten Baby Dragon, nie? Dobra, jak on wyrzucił już Firebola, to ja mogę sobie chyba na spokojnie dać lighta. E, Boże, lighta. O, minionki, ale jednak nie. To ja w tym deku nie mam w ogóle żadnego spela? Mam lighta przecież. Kurde, Ewelina, ogarnij się, dziewczyno. Nie, muszę jakoś to dobrze zagrać. Muszę jakoś dobrze zagrać to i muszę użyć lightinga i użyję... Nie! Nie trafiliśmy, oczywiście, w co? Inferno Dragona. Nie trafiliśmy. Jak zawsze. Powiem wam, że ja mam takiego zeza, jak gram. O nie, ile light ma? 307, to ja od razu sobie użyję. Nie będziemy czekać. O, nasz kolega chce nas zrobić na trójeczkę. No. Interesujące, naprawdę. Przez chwilę myślałam, że znowu nie trafimy. My się już będziemy... O, nie. Proszę. Proszę, nie, to się nie może udać. To się nie może udać. Pierwsza przegrana, moi drodzy. Oh my god. No i okazało się, że co? Że jest naszym koszmarem. No niestety. Czyli ten odcinek będzie standardowo trwał ponad 10 minut. No, kurde, czy ja się normalnie kiedyś wyrobię? Czy raczej nie? O Boże. Od tego gadania to mi schnie w gardle. A, czyli on gra teraz tym deckiem, którym ja grałam wcześniej. Z balonem, tak? I widzę, że tutaj nasz kolega oczywiście ogarnięty. Tylko ja jestem po prostu nieudolna na tym challenge'u aktualnie. Strzałki, no ja wiem, czy to było dobre posunięcie z mojej strony. Chyba troszeczkę... O! Pięknie. Jestem ciekawa, co nam wypadnie z Giantchesta. Ale by było fajnie, gdyby wpadła nam legenda, moi drodzy. Byłoby naprawdę nice. Ciekawe, czy ma już strzałki przygotowane. Ktoś nam... ma strzałki. Ktoś nam tutaj kibicuje. Pozdrawiam cię, mój kibicu drogi. Uwaga. Co tutaj się dzieje? Użyjemy sobie może Poisona. No dawaj, kurde. No. Dobra, ubiliśmy tego mega miniona, to jest najważniejsze. Dobra, użyjemy sobie Batsy, a on wtedy wykorzysta strzałki. Tak? Wykorzysta czy nie? Tak, wykorzysta, to ja lecę już, ale ten balon uderzył! Uderzył ten balon, niestety. Niestety uderzył ten balon. Ale mnie ta mucha tutaj denerwuje, moi drodzy, denerwuje mnie tak, że hej. Lata mi tutaj, kurde, bzyczy za uchem. I mnie wyprowadza z równowagi. Dobra, lecimy na drugą stronę wieży. Ja nie wiem, czemu tak mam, ale ja powinnam chyba występować jako jakiś gościu, a raczej babka, która podkłada głosy w jakichś bajkach. No lepiej w jakichś tych gremlinach, nie? Oglądałeś jakiś taki film Gremliny? Ale pewnie nie oglądaliście, bo wy jesteście młodzi. Ja jestem taka, wiecie, staruszka, to tam wow. Ja pamiętam tam niektóre filmy. Spierdzielaj, mucho, bo cię normalnie pacnę. Chcesz żyć? To mnie nie denerwuj. W ogóle mi się to nagrywa? Nagrywa mi się. Taram. Nie chciałam bacu! To może być mój błąd. Nie. Teraz użyjemy sobie w takim razie. A, pierdzielić, użyjmy strzałek. Z tej strony sobie postawimy Fly Machine. Użyjemy Batsy. No powiem wam, że no on... No tak nieskromnie powiedzieć, to...
to on nie ma szans ze mną, bo mój deck jest o wiele, wiele lepszy niż jego, albo po prostu ja go troszeczkę lepiej ogarniam. Użyjemy sobie Poisona. No te strzałki, no kurde, gościu, ty nie wiesz, że ja mam podwójne minionki? Źle wyrzuciłam tą maszynkę. Fuck! No dawaj, 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 dawaj. O, zablokował nas lawką. Użyjemy sobie Fireballa. Boże, Fireballa, strzałek. Ewelina, gdzie tam widziałaś Fireballa? No, 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 gdzie? A, bo on ma jeszcze balona. Dawaj, dawaj te strzałki, a ja sobie bang, użyję Batsy. No tak właśnie widzicie, ten deck, co on nim gra, to nigdy nie wiadomo, w sumie tym, co ja gram, to nigdy nie wiadomo, kiedy wypuścić te strzałki. Czy na pojedyncze minionki, czy jednak na tą hordę minionów i widzicie jak jest, no. Błędy, błędy, błędy i jest po prostu lipa. Ma jeszcze zapa, no ale ja już mam tutaj good game, nie? Już wygraliśmy. Good game. I ostatni poison, moi drodzy, szybkie przetasowanie. Bang! I koniec! I mamy wygraną. Good game. I lecimy sobie dalej, moi drodzy. Powiem wam, że normalnie taki epik. Electro Dragon i mamy 500 golda. I walczymy teraz sobie o co? O co, moi drodzy, walczymy? O Giant Chesta. Tak, moi drodzy. Mam nadzieję, że wypadnie nam ten nasz kochany goblin, ale mnie ta mucha denerwuje. Jak mnie ta mucha denerwuje, jak ją złapię, jak ją chycę. O, znowu mam ten deck, co on przed chwilą nim grał. No, 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 no. Okej, okay, skupiły się. Balon uderzy. Uderzy raz. Jest, uderzył chociaż raz. O nie, muszę wyrzucić... Muszę tak wyrzucić, no bo nie ma innego wyjścia w sumie. On już leci z drugim ID. No przeagencior, powiem wam, przeagencior. Fireballa ma. Dawaj, Evelina, dawaj, dawaj, dawaj. Najgorszy to jest właśnie ten Baby Dragon i Mega Minion w tym deku. Dobra, użyjemy sobie rakiety na tego naszego kolegę, żeby szybko nam to poszło. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już mamy lekką przewagę, a raczej dużą przewagę. Użyję sobie zapa, chociaż trochę niepotrzebnie ten zapik. Nie! Ewelina, co ty narobiłaś najlepszego, koleżanko moja? Wybaczcie, że tak mówię o sobie wiecie, w trzeciej osobie, ale ja jestem już do tego przyzwyczajona, że jak nagrywam, to mówię tak, a nie inaczej. Kurde, 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 kurde. Nie trafiłam zatem w wieżę. To już jest, wiecie, standard u mnie. Ciekawe, czy trafia rakietą. Idealnie wypuściłeś tego Baby Dragona, naprawdę. Bang, lecimy teraz coś takiego. Okej. Okay. Zap. Doleci ten balonik nasz kochany, skromniutki, czy nie doleci? Doleci, doleci, ale tu też, zobaczcie, to też się wydarzyło pod moją wieżą. On fireballuje. Kurde, no też tak troszeczkę nie ogarnia tego. No ale... Lepiej dla nas, nie? Że nie ogarnia. Chociaż w sumie to ja też nie ogarniam, no ale staram się, chociaż w takim malutkim stopniu. Okej. Okay. Baby Dragona trzeba wytępić. Bang. Użyjemy to. Zapa. Aha, kurde, troszeczkę tak niepotrzebnie, ale... Drugi balon. Bang. Mega minion drugi. I mamy, kochani, good game. Przegraliśmy tylko raz, więc w sumie spoczko. Nie było aż tak normalnie źle. Możemy się cieszyć z tego. 8 sekund. Nie jesteśmy w stanie zrobić go na trójkę. Nie jesteśmy w stanie. Good game. Wycałujemy go. I teraz zrobimy sobie taki mini opening. Mini opening, moi drodzy. Uwaga, 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 uwaga. Giant. Trzymajcie kciuki za nowego Raira. Bolt.
Light. Muszkieterka, no jest. 34 gobliny. Nice, 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 nice. Jeszcze tak niewiele mi brakuje do maksa. I spear gobliny. 262, ale gold się zawsze przyda. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam Was do opisu. Tam oczywiście macie wszystkie najważniejsze informacje. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piona wariaty.